Szwajcaria jest krajem dojrzałej demokracji, krajem, który jest dobrze zarządzany. Tak myślimy o Szwajcarii w Polsce. Czy w takim kraju Pana instytucja, najwyższy organ kontroli, ma w ogóle czym się zajmować? To bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście, muszę przyznać, że jako najwyższy organ kontroli nie mamy zbyt wiele pracy. Szwajcaria to państwo, w którym panuje demokracja bezpośrednia, w którym ludzie znają swoje prawa i przestrzegają prawa. Dlatego ciągle powtarzam, że choć w naszym biurze pracuje niewiele osób, to w rzeczywistości mamy 4 miliony rzetelnych podatników, którzy codziennie pomagają nam w naszej pracy. W jakich instytucjach Federalny Urząd Kontroli może przeprowadzać audyty, a jakie instytucje pozostają poza jego kontrolą? Przyjęta przez Parlament ustawa dotycząca Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Kontroli daje nam szeroki wachlarz możliwości. Możemy prowadzić kontrolę wszędzie, poza dwoma rodzajami instytucji. Są to Centralny Bank Szwajcarii oraz stacje radiowe i telewizyjne. No, poza tym Szwajcaria, trzeba o tym pamiętać, jest państwem federalnym. Jako audytor generalny ponoszę więc odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa na poziomie centralnym. Wspomniał Pan o Banku Centralnym, ale w Szwajcarii macie tych banków znacznie więcej. Czy Federalny Urząd Kontroli może w nich przeprowadzać audyty? Przynajmniej w jakiejś części, w jakimś zakresie ich działania? W żadnym wypadku. W ogóle nie mamy takich uprawnień, ponieważ szwajcarskie banki są bankami prywatnymi i państwo nie ma w nich żadnego udziału. Jednak na poziomie kantonów, na poziomie regionalnym, mamy banki państwowe. Ale one należą do regionu, czyli do poszczególnych kantonów. Reasumując, jako instytucja federalna nie możemy kontrolować banków. Czy jest coś, co wyróżnia Pana instytucję spośród innych najwyższych organów kontroli Europy? Czy jest coś wyjątkowego w Federalnym Urzędzie Kontroli? system. Zawsze powtarzam, że system nadzoru jest lustrzanym odbiciem systemu politycznego i struktury politycznej w danym kraju. W państwie federalnym system nadzoru jest inny niż w państwie scentralizowanym. Jeżeli chodzi o metody czy techniki prowadzenia kontroli, no to w niczym nie różnimy się od innych krajów, natomiast w zakresie kompetencji są między nami różnice. But the are different from the other countries. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o najtrudniejszej kontroli, z którą przyszło się zmierzyć Pana instytucji w ostatnim czasie? Jaki rodzaj audytu sprawia Wam najwięcej trudności? Prowadzone przez nas kontrole obejmują nie tylko programy państwowe w zakresie wydatków, ale również systemy podatkowe. A systemy podatkowe w Szwajcarii są bardzo skomplikowane, ponieważ nie mamy jednego wspólnego prawa dotyczącego np. podatku dochodowego, ale aż 27 różnych legislacji podatkowych. Każdy kanton ma odrębną legislację, a państwo federalne też ma swoje prawo w zakresie podatku dochodowego. W dodatku, federalny podatek dochodowy jest pobierany przez kantony kontrolowanie czy podatki są prawidłowo pobierane przez kanton a następnie przekazywane państwu federalnemu no to jest spore wyzwanie obserwuję że wśród najwyższych organów kontroli Europy funkcjonują dwa podejścia do współpracy z mediami jedne instytucje Chętnie dzielą się z mediami na bieżąco wynikami kontroli. Inne wolą poczekać i prezentują raczej roczne, zbiorcze raporty. Jak to wygląda w Szwajcarii? Czy Federalny Urząd Kontroli współpracuje z mediami? Czy media zainteresowane są wynikami waszej pracy? Tak się składa, że akurat dzisiaj 4 kwietnia Publikujemy w Szwajcarii nasz raport roczny. Jednak sam raport roczny nie jest już dla mediów taki ciekawy, ponieważ wcześniej publikowaliśmy kilka mniejszych, wchodzących w jego skład, pojedynczych raportów z kontroli. Zadaniem raportu rocznego jest podsumowanie najważniejszych ustaleń i zaleceń pokontrolnych. Ale oczywiście bezwzględnie publikowanie raportów stanowi podstawę do rozmów z mediami. W Europie ciągle mówimy o kryzysie ekonomicznym. Czy Pana zdaniem najwyższe organy kontroli mogłyby w tej sytuacji jakoś pomóc? I czy w tej specjalnej, kryzysowej sytuacji najwyższe organy kontroli nie potrzebują nowej metodologii, nowego podejścia do audytu, być może nowych narzędzi kontroli? Chciałbym się tutaj odnieść tylko do przypadku Grecji. Osobiście uważam, że zadaniem najwyższego organu kontroli. Jest pilnowanie jakości danych statystycznych. Powiedziałbym nawet, że najważniejszym obowiązkiem każdego najwyższego organu kontroli jest zapewnienie, że te dane są poprawne. Nasze instytucje powinny także odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu korupcji. No ale teraz, jak to zrobić? Na to pytanie już trudniej odpowiedzieć. Ponieważ żaden najwyższy organ kontroli nie jest w swoim kraju odizolowaną instytucją. Nok jest częścią kultury, jest częścią całego społeczeństwa. Także prawdopodobnie ostatecznie to wiele obszarów w danym państwie będzie wymagało zmiany. Jak ocenia Pan naszą polską najwyższą Izbę Kontroli? Jakie doświadczenia, jakie wrażenia wyniósł pan ze współpracy z Nikiem? Moja historia współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli jest bardzo długa. Prezesa Jacka Jezierskiego poznałem w 1998 roku na konferencji Intosai w Montevideo. I jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to Jacek był wtedy jeszcze wiceprezesem. Od tamtego czasu miałem możliwość wzmacniania współpracy z Nik. Intensywnie współpracujemy z Izbą na przykład w zakresie IT. Jestem pełen podziwu z jakim zaangażowaniem i profesjonalizmem rozwijacie technologie informatyczne. Cieszę się też, że zawsze mogą liczyć na wsparcie moich polskich kolegów. Na koniec osobiste pytanie, jak to jest stać na czele Federalnego Urzędu Kontroli Szwajcarii? Czy pana praca przynosi panu więcej satysfakcji, czy więcej stresu? Stoję na czele szwajcarskiego Federalnego Urzędu Kontroli od 13 lat. I myślę, że jestem najstarszym audytorem generalnym w Eurosai, a nawet w Intosaj. Do niedawna starszy stażem był tylko Henryk Odbo, mój duński kolega. Muszę powiedzieć, że jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. I choć nie czuję się wypalony zawodowo, to po tylu latach nie zamierzam jednak ubiegać się o kolejną kandencję. Tego po prostu byłoby za wiele. Ale tak jak powiedziałem, praca tutaj to wielki przywilej. Szwajcarski najwyższy organ kontroli jest instytucją niezależną. Rząd i parlament nie mogą w żaden sposób wpływać na naszą pracę. Więc czego chcieć więcej?